Dziękuję bardzo. Also in English. Moje wystąpienie będzie również w języku angielskim, także mam nadzieję, że będzie dobrze zrozumiałe, bo musimy walczyć razem. Najbliższe dni, miesiące i lata. Walczyć przeciwko tym, którzy chcą zabrać naszą ziemię, nasze rolne gospodarstwa, rodzinne gospodarstwa i zwalczają sposób, w jaki produkujemy żywność. Protesty, które miały miejsce w Holandii, co tam się działo? Widzimy, że wszyscy się z nami kontaktowali, z mediów, także z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, z Australii, z całego świata, bo nie rozumieją, co się u nas dzieje. Nie mogą sobie wyobrazić, co się stało w Holandii. Rząd holenderski, bardzo postępowy rząd, który działa w kraju, który zawsze szanował rolnictwo, najpierw zaczął podejmować kroki, które mają wymieść rolników i cały sektor rolny. Trudno sobie wyobrazić, że rolnicy są zmuszani do tego, aby porzucali swoje gospodarstwa, że gospodarstwa są od nich zabierane. Ale tak wygląda w rzeczywistości sytuacja. Obecny rząd powstał w ramach umowy koalicyjnej i w listopadzie ubiegłego roku ogłosił swoje decyzje w czterech pismach, które tak naprawdę zabierają nam wolność, pozbawiają nas możliwości zdecydowania, czy jesteśmy rolnikami. Obecnie jesteśmy jedynym krajem, który ma kryzys azotowy. Azot, przecież przy każdym oddechu produkujemy azot. Właściwie on jest obecny w powietrzu, które nas otacza w dużej mierze, ale teraz nasze krowy spowodowały kryzys. Stanowią zagrożenie dla planety, stanowią zagrożenie dla Holandii, stanowią zagrożenie dla serc i umysłów naszych ludzi. Także my jesteśmy tym źródłem problemu. Stan na dzień dzisiejszy wygląda w ten sposób, że 3000 gospodarstw w Holandii, które były położone blisko obszarów Natura 2000, ze względu na to, że krowy produkują azot, musi zaniechać produkcji rolnej. Rolnicy mają opuścić gospodarstwa i rząd prawdopodobnie przejmie te gospodarstwa. Po prostu zamykają nasze gospodarstwa. Twierdzą, że jest to konieczne, że jest to niezbędne, dlatego że nasze krowy produkują azot. A każdy, kto poszedł kawałek dalej w swojej edukacji i nie zakończył jej na szkole podstawowej, czyli trochę się pouczył, albo po prostu ma zdrowo pracujący mózg, zdaje sobie sprawę z tego, że nasze uprawy również wykorzystują azot. On jest obecny w naszych plonach, we wszystkim, co produkujemy. Ta część Holandii, która przyjmuje ustawę, mieszka w miastach, tam jest tylko beton i może trochę mniej powietrza. Może z powodu niedotlenienia te mózgi są nieco upośledzone i może dlatego myślą inaczej. Przedstawiliśmy wiele faktów naukowych, które pokazują, że nasze skrawy nie są problemem, tylko są rozwiązaniem, że nasze uprawy nie są problemem, ale rozwiązaniem. Natomiast rząd w ogóle nie zwraca uwagi na fakty, na konkretne liczby. Także wstrącili nas z powrotem do średniowiecza, kiedy to ziemia była płaska, a czarownice były palone na stosach. Nas dzisiaj palą na stosach. To my jesteśmy tymi czarownicami. W 2019 roku w Holandii po raz pierwszy rząd przyjął ustawę, która przewidywała, że każdy rolnik, który chciał trochę rozszerzyć swoje gospodarstwo, powinien uzyskać specjalne zezwolenie. Czyli chce trochę rozbudować swoje gospodarstwo, powiększyć. Tak naprawdę nie potrzebuje zezwolenia, dlatego że nie będę przecież niszczyć przyrody wokół. Ale dzień dobrze, musicie mieć taką przepustkę w takim razie. I ci, którzy będą je wydawać, to Dirk Samsung. A Dirk Samsung to samo źródło zła. Zezwolenia czy te przepustki później zostały zabronione.
stwierdzono, że nie tak miało działać w świetle przepisów europejskich. I 29 maja 2019 roku nagle 18 tysięcy przedsiębiorstw, gospodarstw i innych firm przestało działać w sposób zgodny z prawem. Nagle straciło podstawę prawną do prowadzenia działalności. Tak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy. Teraz oczywiście przemysł jest zadowolony, że rząd nie wymierza tego ciosu w nich, ale ponad 3 tysiące rolników w tej chwili jest w bardzo trudnej sytuacji, bo praktycznie rząd każe im zaniechać produkcji, zaniechać tego, co do tej pory robili. I nagle ich działalność staje się niezgodna z prawem. Tak właśnie działają prawa, tak są respektowane prawa i tak stanowione i wykonywane jest prawo w Holandii. Jednocześnie Komisja Europejska pracowała nad tymi samymi rozwiązaniami prawnymi, czyli w tej chwili te zasady będą rozlewały się po całej Europie, bo może oddychacie z ulgą. Och, całe szczęście, że nie mieszkam w Holandii. No, wkrótce też to odczujecie, bo w czerwcu ubiegłego roku Timmermans postanowił te plany rozszerzyć i przepchnął je przez komisję. W tej chwili planuje, że nie tylko obszary Natura 2000 powinny podlegać ochronie i obszary przyległe, ale właściwie wszystkie chwasty, które gdziekolwiek tam rosną, jeżeli ktoś stwierdzi, że to jest szczególny gatunek chwasta, to od razu powinien być objęty ochroną. W związku z czym nie będzie można zrobić nic. Nie będzie można zbudować domu, nie będzie można mieć gospodarstwa, nie będzie można produkować żywności. Bo gdzieś tam jest jakaś roślina, może chwast. Nikt nie jest w stanie jej nazwać, nikt, kto mieszka w mieście. Ale ci, co są w miastach, zdecydowali, że tam nie można nic robić ze względu na te chwasty. Także ludzie są mniej istotni w tej chwili niż chwasty. Nikt nie wie, co to za roślina. Nikt nie wie, czy to jest chwast. Nikt nie wie, co to jest. Ale jest to coś, co jest ważniejsze od ciebie, ode mnie, od nas wszystkich. No i właśnie z tym walczymy w Holandii. Ale rząd walczy z nami prawem. Także teraz mamy 3 obszary. Natura, woda i klimat. No bo my jesteśmy źródłem problemów w tych wszystkich obszarach. Teraz mówiliście wielokrotnie, że trzeba sobie pomagać, ale wiemy, że tym rolnikom też powinniśmy im pomóc. Przecież oni nie zrobili nic, co byłoby niezgodne z prawem. Minęły niemal 3 lata, a nikt nie wyciągnął do nich pomocnej ręki. Ponieśliśmy ogromne straty. Pracowaliśmy oczywiście z rządem, staraliśmy się porozumieć. No, z niektórymi się nie da. Ale mimo wszystko staraliśmy się. W 2019 jako organizacja rolników połączyliśmy się z innymi organizacjami i wspólnie przez 3 tygodnie pracowaliśmy nad rozwiązaniem. Natomiast rządy, w szczególności politycy, nie szukają rozwiązań, bo to nie powoduje, że mogą się utrzymać na swoich stanowiskach. Problemy pozwalają im dalej utrzymać się. Na poziomie kraju i poszczególnych prowincji uzgodniono, że 34 tysiące hektarów zostanie objętych siecią Natury. Sieć Natura jest to olbrzymi obszar, olbrzymia ilość terenów, które są przekazywane organizacjom ekologicznym, które w ogóle nie muszą za to płacić. A w momencie, kiedy już je przejmą, wycinają drzewa i sprzedają na drewno. PBL to instytucja, która zawsze rozmawia z rządem, przedstawia różne argumenty. I słyszeliśmy o tym, że wiele hektarów i wiele gruntów rolnych ze względu na ten program tak naprawdę tracimy. MPLG to jest nowy program naszego ministra do spraw azotu. To nie jest prima aprilis, mamy ministra do spraw azotu i ona słynie z tego. Czy kłamałam? Tak, nie, tak. Ale wiadomo, kłamałam.
nie tylko w stosunku do nas, ale okłamała też cały parlament. I po raz pierwszy, kiedy mówiła o azocie, mówiła, oh, zabawne, ale nie wiem, o czym mówię. Dosłownie, to są jej słowa. Także ona twierdziła, że 85 tysięcy hektarów i 17 tysięcy hektarów to też jest coś, co tracimy. Poza tym wszelkie odstępstwa, które wcześniej mieliśmy walczone, zostały utracone. Walczyliśmy w Brukseli. W Holandii mamy bardzo długi system upraw. Czasami zaczynamy od lutego, a czasami nawet w listopadzie mamy zielone użytki, na których możemy wypasać krowy. So we had a derogation. Także tutaj mieliśmy pewne odstępstwa od przepisów unijnych, ale one zostały uchylone, a to oznacza, że mamy kolejny problem z odnowieniem tych rozwiązań. Pomiary gleby i pomiary wody są regularnie wykonywane w Holandii i twierdzi się, że to dla celów rolnych, ale kiedy analizowano, w których miejscach pobiera się próbki do pomiaru, to okazało się, że punkty, które by miały sens z punktu widzenia rolnictwa, znajdują się w środku trzech miast, natomiast są to pomiary wody wykorzystywanej dla celów rolnych. I w jakiejś ciemnej zaułku toalecie w mieście. Także tam mierzy się jakość wody i na tej podstawie wydaje decyzje. Decyzje dotyczące wody wykorzystywanej dla rolnictwa. My powiedzieliśmy, że należy to zrobić inaczej, ale teraz stracimy wiele tysięcy hektarów ziemi. Klimat. Jeżeli ktoś ma fotowoltaikę i generuje własną energię, no wszystko dobrze, ale wiadomo, że ta energia jest sprzedawana do sieci. Nie wchodzi bezpośrednio do własnego użytku. Nie będziemy w stanie dotrzymać umowy klimatycznej. Pamiętamy też, że będziemy mieć problemy z produkcją trzody chlewnej, dlatego że to z kolei jest źródło metanu i kolejne źródło problemów, ale wiemy, jak to w rzeczywistości wygląda. W momencie, kiedy odpowiednio prowadzimy gospodarkę wodną, jesteśmy w stanie to prawidłowo prowadzić, ale teraz 10% powierzchni utracimy z tego tytułu. Torfowiska to z kolei kolejne obszary, które zostaną nam odebrane. I strategia na rzecz lasów. Jak wiecie, w Holandii jest całkowicie płaska. Historycznie zawsze mieliśmy płaskie grunty, ale zielone. Teraz będą dodatkowe hektary przeznaczone na zalesienia. Tradycyjnie lasów nie mieliśmy. Także z całości gruntów rolnych, które mamy na dzień dzisiejszy, utracimy 35% gruntów, które wykorzystywane są do produkcji mlecznej. Każdy zdaje sobie sprawę, że jeżeli sektor straci 35% zasobu, to reszta też będzie na krawędzi i może łatwo upaść. Bo to jest ta masa krytyczna. Jeżeli 35% mleka nie będzie wyprodukowanego, to oznacza, że ta mniejsza ilość wyprodukowanego mleka spowoduje wzrost cen. A wtedy warunki do konkurowania już nie będą takie same i wszyscy będziemy skazani na upadłość. I na czerwono widzimy, na czym to wszystko polega. Myślę, że w przypadku sektora rolnego w sumie mówimy o ponad 7 milionach hektarów. W tej chwili chcą nam odebrać ponad 700 tysięcy hektarów, a to oznacza, że stracimy poważne zaplecze produkcji żywności. Jeżeli nie będzie tych rolników, jeżeli rolnicy nie będą mogli rozwijać swojego gospodarstwa, nikt nie będzie interesował się innowacją, też będziemy tracili. Mamy uczelnię, która bardzo dobrze jest znana z różnych innowacji dla rolnictwa na całym świecie, ale tę przewagę też utracimy.
stracimy możliwość zarobków, a to spowoduje, że koszty będą rosły. Nie trzeba kończyć studiów, żeby wiedzieć, że jeżeli musimy produkować mniej, a koszty produkcji są wyższe, to w żaden sposób się nie będzie spinać. I działania, które podejmuje rząd, na pewno nie przyniosą pożądanych skutków. Także staramy się współpracować z rządem. Jeden z naszych ministrów, mamy też ministra rolnictwa, ale minister rolnictwa nie ma budżetu. Budżet poszedł na ministerstwo do spraw azotu. Także mamy olbrzymi problem, aby usłyszeli głos zdrowego rozsądku. 13 stycznia, w styczniu mieliśmy spotkanie, to był piątek 13, jakże zasadna data, i w piątek 13 staraliśmy się, no, żeby ten pies mógł wznieść się w powietrze, inaczej tego nie mogę nazwać. Także nie sądzę, żeby nasz rząd był w stanie wypracować jakieś sensowne rozwiązanie. Straciliśmy na to nadzieję, ale ostrzegam was, to przyjdzie do was. Komisja Europejska już się nad tym pochyla i oni na pewno to przepchną ze względu na ekoterroryzm, o którym już tutaj była mowa. Ekoterroryzm na pewno podkopie nasze bezpieczeństwo żywnościowe i tanie produkty napływają z Ukrainy. Wojna na Ukrainie jest straszna, niszczy ludzi, niszczy kraj, ale jednocześnie widzimy, że produkty, które stamtąd napływają, nie pomagają Ukraińcom, pomagają monopolom, które działają na tych rynkach. Za całą produkcją drobiu stoi jeden człowiek. Drób przyjeżdża do Holandii zamrożony, potem to przepakowują i nagle się okazuje, że to jest produkcja holenderska. Tak działa ten system. Mamy złodziei na poziomie rządu, którzy próbują ukraść nam nasz sposób życia. My mamy takie motto: wszyscy za jednego. I grozimy wszystkim i walczymy ze wszystkimi, którzy chcą pozbawić nas życia i naszego sposobu życia. Mam nadzieję, że będziemy walczyć o to razem i mam nadzieję, że wspólnie w Brukseli wyraźnie powiemy Timmermansowi, że nie będziemy jeść sztucznej żywności, że potrzebni nam są rolnicy do tego, aby produkowali żywność i aby zapewnili nam bezpieczeństwo żywności. Walczcie z nami, wszyscy za jednego.